Chciałbym przeczytać słowo, które w imieniu całej Konferencji Episkopatu Polski skierował do nas ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Ekscelencjo najdostojniejszy księże arcybiskupie metropolito, dostojni uczestnicy uroczystości żałobnych. Ze smutkiem przyjąłem informację o śmierci biskupa Adama Lepy, biskupa pomocniczego seniora archidiecezji łódzkiej, kapłana, teologa, medioznawcy, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi w latach 1988-93. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski pragnę przekazać wyrazy współczucia rodzinie, bliskim, współpracownikom oraz wszystkim, których zasmuciło jego odejście. Zapewniam o mojej duchowej bliskości oraz o modlitwie w waszej intencji i w intencji zmarłego. Kościół w Polsce traci biskupa nieprzeciętnego, autora 12 książek i setek publikacji z zakresu medioznawstwa, wykładowcę pedagogiki, mass mediów i psychologii, założyciela łódzkich studiów teologicznych, pasterza, który, jak stanowiło jego zawołanie biskupie, w miłości i cierpliwości przyjmował kolejne zadania i urzędy zlecone przez Ducha Świętego. Pragnę wyrazić wdzięczność Kościoła w Polsce za jego niezwykłe, pracowite życie i posługę biskupiom w ramach struktur Konferencji Episkopatu Polski, w której był przewodniczącym Komisji do Spraw Środków Społecznego Przekazu, członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczącym Zespołu Programowego do Spraw Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętej, członkiem Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu, wiceprzewodniczącym Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej, członkiem Komisji Głównej II Polskiego Synodu Plenarnego, członkiem Europejskiego Komitetu Biskupów do Spraw Mediów Masowych oraz delegatem naszej Konferencji Episkopatu na Synod Biskupów dla Europy w 1999 roku. Słów pociechy i nadziei pragniemy szukać w Słowie Bożym, które w Ewangelii według świętego Jana zapewnia: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Zmarłego polecamy w modlitwie Bogu, aby łaskawie wprowadził go do miejsca radości, światłości i pokoju. Niech jego dusza nie doznaje cierpień, a gdy nadejdzie wielki dzień zmartwychwstania, niech Bóg da mu nieśmiertelne życie w Królestwie Wiecznym. Odpoczywaj w pokoju. Stanisław Gądecki, arcybiskup metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Wysłuchamy jeszcze teraz trzech głosów. Najpierw w imieniu łódzkiego prezbiterium przemówi ksiądz proboszcz katedry, potem w imieniu wszystkich wiernych pan mecenas Markiewicz i ostatni głos będzie głosem rodziny.